Cześć, mam na imię Karol, jestem nauczycielem fotografii i fotografem. Cykl filmów pod tytułem Rozbite marzenie realizuję na podstawie książki pod tym samym tytułem, którą zrealizowałem w konwencji dokumentalnej. I właśnie o tej konwencji będziemy rozmawiać, jak realizować obraz w konwencji dokumentalnej i jak go interpretować. Serdecznie zapraszam na pierwszy odcinek, w którym porozmawiamy o głębi ostrości. Znajdujemy się w Polsce, jak widać, we Wrocławiu, na osiedlu Pilczyce. Jest to jedno z takich osiedli, w których jest dużo bloków, garaży, szkoła podstawowa. Cechą charakterystyczną tego osiedla jest stawek, który w dzisiejszej opowieści nie ma większego znaczenia, ale jest miły. Stycznia 1997 roku w miejscu, w którym jesteśmy, na Pilczycach, osiedlu we Wrocławiu, wydarzyła się straszna tragedia. Dwie dziewczyny z 8 klasy podstawówki wieczorem domofonem zadzwoniły do koleżanki o rok młodszej, do Agnieszki Kokoszki, która miała 14 lat, i poprosiły ją, żeby poszła z nimi na spacer. Ona się zgodziła, naiwnie, i one ją zabiły. Zadały jej kilkadziesiąt ciosów nożem w serce, w klatkę piersiową. Właśnie teraz jest 3 stycznia, właśnie jest rocznica tego wydarzenia. I dowiedziałem się o tym, bo moja żona wychowywała się na tym osiedlu i chodziła z tymi dziewczynami do szkoły. Gdy mi o tym powiedziała, postanowiłem zobaczyć to miejsce morderstwa. Właśnie w to miejsce was teraz zabieram. Właśnie tą ścieżką szły te dziewczyny tego 3 stycznia 1997 roku. I głębia ostrości być może jest czymś banalnym, na pewno w porównaniu do tego wydarzenia, ale to ona pomogła mi zrobić zdjęcie najtrudniejsze w moim życiu. Zdjęcie miejsca, w którym została popełniona straszliwa zbrodnia. To jest ta ścieżka, popatrzcie. Jesteśmy nad brzegiem strumienia Ślęza. Odwiedziliśmy go już raz w ramach filmu o niewidzialnej mapie Wrocławia, gdy pokazywałem wam miejsca dobrze znane, jakie fotografować. To właśnie wzdłuż tego strumienia szły dziewczyny 3 stycznia. I dochodzimy do tego miejsca. Dla mnie doświadczenie przyjścia tu po raz pierwszy wiele lat temu było naprawdę mocne. Kamera oczywiście tego nie przyniesie, ale no spójrzmy. Jak widzicie, został tu zrobiony taki chodniczek, takie dojście. Jest krzyż, taka kapliczka mała, jedna mniejsza, druga większa. I gdy ja tu przyszedłem i poczułem taką bardzo mocną potrzebę sfotografowania tego, chciałem zrobić zdjęcie tego właśnie miejsca. Wydawało się to naturalne, no bo jak przyszedłem tu sfotografować to miejsce, to sfotografuję to miejsce, w sensie, że tą kapliczkę.
Ale gdy zrobiłem zdjęcie tej kapliczki i popatrzyłem na nie w domu, bo robiłem to na slajdach 4x5 cala aparatem wielkoformatowym, to zobaczyłem, że to jest złe zdjęcie. I wróciłem po raz kolejny. I wtedy zrobiłem tak, że odszedłem gdzieś dalej. Wszedłem na taką górkę i zrobiłem szerszy plan. I nadal czułem, że to jest złe. I przyjeżdżałem tu wiele razy, nie wiedząc, o co chodzi, w sensie czemu te zdjęcia są niedobre. I zaraz wam powiem, czemu są niedobre, były niedobre. Gdy wszedłem tutaj na tą skarpę, poczułem się bezpieczny. Nie w takim sensie, że ja uchylam się od ryzyka opowiadania o tej sytuacji. Moją odpowiedzialnością jako fotografa czułem było to, żeby znaleźć swoje miejsce, żeby wiedzieć, że tamten świat to jest świat, do którego ja nie mam dostępu i nie mam prawa o nim mówić, bo nie znam bólu, który doświadczyli rodzice i bliscy Agnieszki. I to miejsce, które jest w dystansie, jest miejscem, do którego mogę się przyznać, w którym ja mogę stać z jakąś odpowiedzialnością. Gdy stanąłem tutaj, przypomniałem sobie fotografię z 1910 roku Alfreda Stieglitza. Ludzie odpływający na promie. Gdy zobaczyłem jako nastolatek tę fotografię, poczułem, że to jest niewiarygodne, że Stieglitz mówi: oni są tam, oni odpływają, a ja jestem tu. Ja z nimi nie płynę. To jest ich świat, a ten świat pierwszego planu tej nieostrości to jest mój świat. I wtedy, kiedy stanąłem tutaj, poczułem, że to jest właśnie ta sytuacja. Ten dystans to jest mój świat, w którym ja mogę stać świadomie i odpowiedzialnie, a to miejsce to jest miejsce, do którego nie mam dostępu. Jedyne, co mogę zrobić, to o nim opowiedzieć, że ono jest. Zachęcam was bardzo serdecznie do tego, żeby używać głębi ostrości nie tylko jako element budujący estetykę obrazu, czyli praca na małej głębi ostrości przy długoogniskowych obiektywach, ale przede wszystkim myśleć o głębi ostrości jako elemencie, który opowiada, o elemencie narracji w fotografii. Szukam tego zdjęcia, żeby wam pokazać. To robiłem właśnie na slajdach. Czyli tutaj mam skoroszyt napisane 4x5 cala i zaraz to zdjęcie znajdę, o jest, i wrzucimy je na taki podświetlany panel i zobaczymy, co tam wyszło. Witam was w takim kadrze niecodziennym. To jest fotografia, czyli diapozytyw, popularnie zwany slajdem, czyli materiał odwracalny. Mamy nasze miejsce pamięci, bo tak nazywałem tą fotografię w książce, czyli fotografia zbudowana na trzech planach. Pierwszy plan nieostrości, gałęzie, czyli stoję ja tam, gdzie Alfred Stieglitz stał na tym brzegu i patrzę na to, co jest w oddali, czyli na drugi plan, czyli ten krzyż, i na trzecim planie płynie ślęza. To był fajny czas plastycznie, bo to jest koniec wiosny, takie roztopy. Dlatego zdjęcia to dobrze zrobiło, właśnie ta pora roku, mi się wydaje. Ja tam przez wiele miesięcy jeździłem i chyba właśnie może czekałem właśnie na taki dzień. Tutaj te gałęzie bardzo ładnie, plastycznie rozegrały taką ramę dla centrum kadru. Dużo mi pracy kosztowało to zdjęcie, ale warto było. Bardzo się cieszę, że byliście do końca tego filmu. Filmu na podstawie zdjęcia z książki Rozbite marzenie. Tekst, który się znajduje w książce, bardzo fajny literacki tekst, napisał Krzysiek Solarewicz. Książeczkę zaprojektowała Joanna Solarewicz, a książkę wydało BWA we Wrocławiu w 2012 roku. Książka towarzyszyła wystawie w BWA Design. Kuratorem była Katarzyna Roy. Kasiu, dziękuję ci po raz kolejny bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie... Proszę. Chodźcie, dziewczyny. To moje uczennice. Robimy korektę tekstu. Chodźcie, dziewczyny. Robimy korektę tekstu na wystawę semestralną. Aha, to jest ten tekst tutaj, tak? Tak.
To poczekajcie, ja tutaj dokończę mówić do widzów i zaraz pogadamy, dobra? Dobrze, tak. Na czym polega fotografia, którą się zajmujecie? Jest to fotografia analogowa, miałyśmy do dyspozycji aparat z jednym przyciskiem. Paluszkiem chciałem napisać. Ekstra, dziewczyny, dajcie mi sekundę, dobra? Dobrze. Ale ten, no wyjdźcie, no bo ja to się stresuję, bo jednak ja jestem z nimi teraz, wiecie, to jest dziwna sytuacja. Ja nagrywam w szkole i to jest też chyba dobry moment, żeby podziękować studium fotografii, designu Abrys i autorskim liceum artystycznym, że mogę w swojej pracowni nagrywać te filmy i dzielić się z wami swoją pracą. Zapraszam do subskrypcji, włączenia dzwonka. Cieszę się, że jesteśmy razem. Cześć.